Bracia i siostry, pielgrzymi, moi parafianie. Chrześcijanie już od wieków ciągle swoją myślą wybiegają do Matki Najświętszej, do tajemnicy jej pojawienia się na świecie, jej narodzenia. Tak jak gdyby zapoczątkowanie dzieła odkupienia świata, jej przyjście, jej pojawienie się na świecie jest jak słońce poranne, które wstaje i oświetla cały świat swoimi promieniami. To ono ukazuje pełnię zbawienia i wskazuje, że wypełniły się czasy, że przyszedł czas zbawienia i to się dokonuje również przez nią. Przychodzimy do naszej świątyni, do tego sanktuarium, do Matki dającej życie, Matki Bożej Okulickiej, by podziękować Bogu za wielkie rzeczy, które czyni dla człowieka, szczególnie dla Maryi, ale przez nią także dla każdego z nas. Bóg bowiem zawsze działa na korzyść człowieka, od stworzenia świata aż do jego końca. On pragnie swoich wiernych obdarować wiekuistą chwałą, którą cieszy się już Maryja, niepokalana matka jego syna. W tym roku, kiedy przeżywamy już 55. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Okulickiej, chcemy z wdzięcznością wypowiedzieć Te Deum Bogu za dar, jakim Bóg nas obdarzył poprzez dar Maryi, tego sanktuarium, którym ona stawia się za nami u Jezusa i wyprasza nam wiele łask. W tę uroczystość spoglądamy jeszcze inaczej. Jeden z poetów pisze: idzie Matka Boża siewna, po jesiennej roli wsiewa ziarno w ziemię złotej aureoli,
rzuca swe promienie, płomienie, blaski na pola i sioły, miłosierna, pełna łaski, patrzy dookoła. Niech spojrzy więc dzisiaj na nasze domy, niech jej opieka sprawia, że każdy z nas wydaje dobre owoce, słowa i życia. Na jej wzór chciejmy kształtować i układać nasze życie. Witając was wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz was pozdrawiam. A w naszej wspólnocie witam księdza Wojciecha Wernera, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, który przewodniczy naszej modlitwie, wygłosi Słowo Boże. Dziękuję mu za to dzisiejszą posługę przez cały dzień i za to słowo, które niech trafia na grunt naszego serca, by wydać owoce. Witam księdza prałata Józefa Piecha z Mikruszowic, który jako sąsiad często tutaj do nas przybywa, a dzisiaj wspólnie się z nami modli. Modli się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Witam księdza Tomasza i wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli tutaj pieszo, w tej wędrówce z Bochni po to miejsce do okolic. Ksiądz Tomasz modli się w intencji Józefy i Edwarda, 40. rocznicę ślubu, składając podziękowanie, wypraszając Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ich rodziny. Ksiądz Kazimierz poleca zmarłego Franciszka Klasę, wyprasza mu radość zbawiona. A ja modlę się w 18. rocznicę urodzin Kingi o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ksiądz Wojciech modli się za was wszystkich, pielgrzymujących do tego sanktuarium, za parafian i pielgrzymów, o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Niech ta, która tutaj króluje, wam wszystkim wyprasza wiele łaski.